Słoń przepłynął właśnie rzekę, ale dziwnie obraca się, wierci się i kręci, czym wzbudził zainteresowanie obserwatorów. Nie wiedzą oni jeszcze, że słoń został zaatakowany przez krokodyla, który zacisnął swoje szczęki na jego ogonie. Słoń próbuje się go pozbyć, użyć do obrony swoich ciosów, ale jakby się nie obrócił, ogon oraz przyczepiony do niego krokodyl zawsze będą z tyłu. Szanse powodzenia takiego ataku są oczywiście zerowe, ale krokodyl nie odpuszcza. Słoń z łatwością ciągnie za sobą gada na płciznę. Jest dojrzałym samcem i waży wielokrotnie więcej od krokodyla. Nie stanowi on dla niego żadnego zagrożenia. Dopiero gdy słoń wyciąga krokodyla na płciznę, ten natychmiast rezygnuje.